Jak chyba większość z Was zauważyła, trochę mnie nie było i nie pojawiały się nowe filmy. Pojawiły się za to różne teorie na temat mojej nieobecności, a to, że umarłem, że noszę wodę w Celebrity Splash, że wyjechałem badać rośliny w ich naturalnym środowisku, czyli w odpływach z elektrowni Kozienice, że porwało mnie UFO i nie strzyło na czas, że się sprzedałem i nie wiem komu, że startuję na prezydenta oraz takie teorie, o których nawet wspominać nie będę. Żadna z nich nie jest prawdziwa. Całej prawdy dowiecie się z bonusa, który przeważnie pojawia się po napisach końcowych. W każdym razie nie było mnie przy akwariach przez 3 tygodnie, więc chciałem Wam zaprezentować krótki film o tym, co zostałem po powrocie. Jak wyglądały moje akwaria, tak mniej więcej 20 minut po wejściu do domu. Więcej nie ma co gadać, zapraszam do oglądania. No więc zdarzył mi się pewien wypadeczek. Szybko i sprawnie jak panisko karetką zajechałem do szpitala w Łagiewnikach. Lekarze zajęli się mną wręcz natychmiast. Zrobiono mi wszystkie badania, dano kroplówki i podłączono do aparatu tlenowego. A potem pozostało mi już tylko leżeć i czekać. I tak czekałem 3 tygodnie. Ale jestem znowu z Wami.